Więc oczywiście jako opozycja jesteśmy zobligowani do tego, żeby to jedno z najważniejszych głosowań dla zarządu powiatu i dla samorządu powiatowego w sposób odpowiedni skomentować. Otóż Regionalna Izba Obrachunkowa w swoim piśmie, które pan przewodniczący dostarczył radnym, informuje rzecz oczywistą, że w części dotyczącej oceny merytorycznej wykonania zadań budżetowych wniosek nie podlega opiniowaniu przez Izbę. On podlega tylko w kwestii tej formalnej, rachunkowej. A do oceny wykonania zadań uprawniona jest wyłącznie Rada Powiatu. I my chcemy skorzystać z kompetencji radnych do oceny merytorycznej działania zarządu, pracy zarządu w 2013 roku, nie tylko. I przedstawić kilka uwag, które będziemy przedstawiali po kolei jako członkowie naszego klubu, a później ja skwituję to jako przewodniczący tego klubu naszym stanowiskiem. I ja zacznę od siebie, żeby już później nie włączać się w tok wypowiedzi moich koleżanek, mojej koleżanki i kolegów. Ja chciałem zwrócić uwagę, że w 2013 roku został zakończony proces likwidacji Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Połickiego. Chcę przypomnieć zarządowi, że na skutek przyjętego sposobu postępowania z zakończeniem działalności tego podmiotu wydaliśmy niepotrzebnie 100 tysięcy złotych, bo takie były mniej więcej koszty przypadające na powiat. Dysponuję stosowną dokumentacją sądową na ten temat. Przy propozycji ówczesnej pani dyrektor, złożenie na piśmie, radni też to otrzymali, w trzech latach po 6 tysięcy złotych, około 20 tysięcy złotych i sprawę można było zamknąć. I pikanterii całej sprawie, a w zasadzie takiej niesprawiedliwości, dodaje o to taki fakt, że to nie tylko niepotrzebnie wydane pieniądze poprzez założenie sposobu, jaki państwo przeprowadziliście, niestety przy pańskim udziale, panie przewodniczący, ale efektem tego było to, że pracownicy zatrudnieni w tym podmiocie czekali na wynagrodzenie około 1,5 roku. I to nas najbardziej bulwersowało. Bo nawet jeśli założyć, że państwo się upieracie, że w taki sposób przyjmujecie zakończenia pracy tego podmiotu, jeśli założyć, że tak oglądacie, jak pan starosta powiedział, tę złotówkę z każdej strony, to trzeba było zabezpieczyć los tych pracowników. I nawet uznając kuriozalny zakup praw do wydawnictwa. Bo gdybyście państwo powiedzieli, kupujemy prawa do wydawnictwa, ale pieniądze z tego proszę zapłacić tym pracownikom. Należne wynagrodzenie. Czy oni musieli dochodzić w sądach pracy, płacić im z użytkami. Chodzi o to, że ludzie zostali bez środków do życia. I to nas najbardziej w tej sprawie bulwersowało, bo jako podmiot publiczny powinniśmy mieć to na względzie. Państwo o tym zapomnieliście. Uznajemy, zarzucamy państwu, że ten sposób, który państwo przyjęliście, wygenerował takie niepotrzebne wydatki. Dziękuję na ten temat. Ja proszę bardzo. Zaproszę radnym dalej. Drugą taką istotną rzeczą, istotnym wydarzeniem, które miało miejsce na przestrzeni ostatniego roku, no to pewnie wszyscy się zgodzą, już niezależnie od opinii na ten temat, że była destabilizacja w zespole szkół. No myślę, że rozwiązania konkursowe, przeprowadzonego konkursu i rozwiązania te konkursowe, w których uczestniczył zarząd powiatu, przyniosły daleko idący, jak powiedzieć, no konflikt. Konflikt, który trwa po dziś dzień, bo niezależnie od tego, że minęło chyba około 10 miesięcy, no czy prawie, to wiemy o tym doskonale, że zresztą kolega przewodniczący Komisji Rewizyjnej wie najlepiej, że ilości skarg, wniosków, roszczeń, pretensji, jak również atmosfera, która znana nam jest z opowiadań nauczycieli, przedstawicieli Rady Rodziców, jest bardzo trudną sytuacją, do której bez wątpienia przyczynił się wybór i rozstrzygnięcie konkursowe. Tak jak tutaj użyję też, bo to taki dobry wyraz, pikanterii dodaję fakt, że znamy doskonale wyrok. Pani wicestarosta powiedziała o tym, że zarząd odwołuje się, czy składa kasację od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ale jednak trzeba się skupić i powiedzieć wyraźnie. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż doszło do naruszenia praw konstytucyjnych, obiektywizmu. Nie jesteśmy, szczerze mówiąc, tym wyrokiem całkowicie zaskoczeni. Przecież byliśmy świadkami jako radni,
sytuacji, wielu sytuacjom, obserwowaliśmy wiele sporów tu na tej sesji, podczas zwoływanych jeszcze wtedy, przed procesem konkursowym, komisja nawet posiedzeń Rady Powiatu, w których widzieliśmy nastrój i sposób współpracy zarządu wtedy z obecnym dyrektorem. Wyrażamy przekonanie, że są to błędy bardzo merytoryczne i niezależnie od tego, że bilans w układzie cyfrowym się zgadza, jest to bez wątpienia element, który pokazuje słabość tego zarządu. Zresztą pan starosta prawdziwie w głosie szczecińskim, kiedy przygotowywał materiał do plebiscytu, pokazał między innymi jako jedną z największych swoich porażek to, że nie może poradzić sobie z tą sytuacją napięć i nieporozumień związanych w sferze oświatowej. Myślę, że mówił prawdę. Na sam koniec chcę powiedzieć, iż dla nas nadal sprawa niestety niezakończona, dziś możemy tylko lekko powiedzieć, a pewnie będzie jeszcze trwać, to kuriozalne sytuacje związane ze współpracą z Radą Rodziców. Jesteśmy tutaj z woli wyborców, wybrali nas mieszkańcy, jesteśmy radnymi. Tak samo rodzice mają swoje ustawowe prawa do tego, ażeby się konstytuować. I tak też się stało. Ale sposób funkcjonowania w tej chwili na linii Rada Rodziców - Dyrektor jest po prostu również kuriozalny i pozbawiony wszelkich, moim zdaniem, zasad związanych z tym procesem demokratycznym. A z winą za to niestety, ale będę obarczał z całą odpowiedzialnością panią dyrektor, ponieważ ona jest kreatorem tego, co dzieje się w zespole szkół. Myślę nawet, na sam koniec chcę powiedzieć, że mamy wszelkie podstawy i przynajmniej w jednym przypadku mogę z pewnością stwierdzić, iż organizacja imprezy MMA, która obiła się echem, która była tak zaskakująca, nie samo MMA jest złe, ale jako forma, dziedzina sportu w placówce oświatowej i uwaga tutaj, z naruszeniem ustawy o systemie oświaty. Wyraźnie się mówi w takich kwestiach, że dyrektor powinien zapytać Radę Rodziców i dopiero po wyrażeniu zgody w takiej kwestii może zorganizować tą imprezę. Ja już nie mówię o szczegółach, bo będziemy też interpelować w tej sprawie, ile zostało zrobione. Znamy szczegóły dotyczące tego, jak wyglądał obiekt sportowy uczniowski tej szkoły po samej gali. Bo to akurat opowiadały osoby, które sprzątały krew i inne rzeczy, które tam miały miejsce. Myślę, że to jest najlepszy przykład, iż zarząd powiatu tutaj przy podjętych rozwiązaniach moim zdaniem popełnił daleko idący błąd, a sposób funkcjonowania bieżącej placówki z jednej strony ją degraduje, a wcale nie tłumi tych niepokoi społecznych, wręcz przeciwnie, trwa to nadal. To jest taki szczegół, na który chciałem zwrócić uwagę. Bardzo proszę, radna Janina Dobosz. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Wydaje mi się, czy wydaje nam się, że jest brak wymiernych korzyści organizacyjno-finansowych związanych z likwidacją specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 2 imienia Kornela Maszkuszyńskiego w Policach. W wypowiedziach nauczycieli SOSW nr 2 i dyrektorki pani Ewy Rytter przewijała się troska o te dzieci, o troska dzieci z jednego ośrodka i z drugiego. Chodziło o to, że umieszczenie ich razem w jednej klasie zaburzy ich funkcjonowanie. Dzieci niepełnosprawne intelektualnie są i te zdrowe fizycznie potrzebują ruchu dla rozładowania energii, emocji. Łączenie tych niepełnosprawności wymaga bowiem czasu, przemyślenia, a nie było tego i działanie było pośpieszne. Nikt nas nie słuchał. Mówiliśmy o tym i właśnie nauczyciele i dyrekcja. A pani dyrektor została prawie wyśmiana i tutaj też publicznie na tej Radzie, w tym miejscu, bardzo negatywnie oceniona. Tymczasem kontrola kuratoryjna potwierdziła nasze obawy i wykazała błędy organizacyjne. A to nie powinno się zdarzyć. Są zagospodarowane, niszczą, są zalewane, pewnie i rozkradane, a w SOSW nr 1 ścisk i przeładowanie. A to nie powinno się zdarzyć. Wypłacane są pieniądze za niewłaściwe zwolnienia, odbywają się sądy. I to też nie powinno się zdarzyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Echaus, proszę. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, chciałem się odnieść do tego, co jest najgorszym elementem funkcjonowania tego zarządu. To jest
to, o czym rozmawiamy w tej kadencji poprzedniej, brak jakiejkolwiek kontroli wewnętrznej, jak i zewnętrznej jednostek działających w obrębie zarządzania przez starostę. To powoduje niebagatelne uchybienia, które przenoszą się na kwoty, o jakich za chwileczkę powiem, ze względu na brak tej kontroli, brak szkolenia też naszych dyrektorów tutaj pracujących w tych placówkach, bo niejednokrotnie zadawałem pytanie, czy są takie szkolenia, nie usłyszałem odpowiedzi pozytywnej, nie ma w tym temacie żadnego postępu. I to, co ostatnio też się wydarzyło, bo na komisji poprosiłem o wykaz kontroli, jaki się odbył, przedstawiała tutaj pani pracująca w tej kontroli wewnętrznej, to naprawdę nie wiedziałem, czy jestem podczas występu kabaretowego, bo jedno ze stwierdzeń, jeden z tematów był taki, czy pracownikom zostały wypłacone wynagrodzenia. No przecież to jest kuriozalna sprawa. No, taka tematyka to jest śmiechu warte. I to również zagłowała się pani starosta, która stwierdza, że faktycznie tematyka tej kontroli jest lekko żartobliwa. Ale tak to wygląda w naszym tutaj samorządzie powiatowym. Jak również to, o czym rozmawialiśmy, żeby zatrudnić audytora, który by pomagał naszym właśnie tutaj dyrektorom w zarządzaniu tymi placówkami, w tej, żeby jak było jak najmniej błędów, które przetwarzają się na pieniądze, to została zatrudniona firma gdzieś z Polski, chyba z Wrześni, spod Poznania, która miała na pewno za niemałe pieniądze przeprowadziła ten audyt wewnętrzny, z którego wynika to, co wynikało na początku, czyli nic. I z faktów tych, żeby troszeczkę Państwu potwierdzenia, to Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził kontrolę w naszych placówkach, w Mowie, w Trzebieży, jak i również w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym numer 2 i 1 i stwierdzono, że będzie do zwrotu powiat policki miał kwotę około 4 milionów złotych. No to myślę, że mogło być 6, ale to sukces starosty jest, że tylko 4, także naprawdę powinniśmy być zadowoleni. Na razie dziękuję. Dziękuję, radny Jędrzej. Moje zdanie o udzieleniu absolutorium zarządowi jest takie, jak stan dróg gminy Dobrej, ale nie tylko dotyczy drogi gminy Dobrej, tylko myślę, że też Kołbaskowa czy nawet Polic. Od 3,5 roku na komisjach rozmawiamy o stworzeniu jakiegoś planu, harmonogramu, który by dążył do poprawy tych naszych dróg, ale nie udało się takiego dokumentu stworzyć. No i mamy na drogach to, co mamy. Po każdej zimie łatanie dziur, czy odśnieżanie, czy wykaszanie poboczy. Zawsze jest ten sam temat, że jest trochę za późno, nie starcza pieniędzy. Tak to wygląda. Przetarg, który miał dążyć do tego, żeby poprawić stan tych dróg w gminie Dobrej, który się odbył około 2 tygodnie temu, też do końca nie wyszedł. Z kwoty tam 1 000 000 złotych udało się przekazać 170 tysięcy, które będą realizowane, tak? 170 tysięcy, że jednak tylko Gościno będzie na tą chwilę realizowane. Mylę się? Czytałem zakończenie przetargu, no to z tego wynikało, że każda z ofert była za droga i nie będzie realizowana na tą chwilę po przetargu. Nie wiem, jaki jest plan dalej. No, zobaczymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Adrian Bodnarek. Właściwie tak, wstępem, że z jednej strony rzeczywiście mówiłem o absolutorium dotyczące 2013 roku i to prawda. Natomiast też mamy do czynienia, dzisiaj jest o tyle istotna sprawa, że jest to ostatnie absolutorium tej kadencji. My jako radni mamy po raz ostatni okazję odnieść się do tego, co działo się na przestrzeni nie tylko ostatniego roku, ale również 4 lat. Dlatego pozwólcie Państwo, że przypomnijmy, no niestety, nie te zadowalające, bo pewnie może nie nasza rola, a może i nawet nie chcemy. Chcemy pokazać te złe rzeczy, które będą popierać przyjęte przez nas rozwiązanie i sposób głosowania. Jeśli Państwo pozwolicie, dwie takie krótkie sprawy, ale bardzo znaczące. Osobiście prowadzę interpelację i mimo wszystko zarzucam temu zarządowi. Uważam, że działania w zakresie windykacji należności wobec osób skazanych prawomocnymi wyrokami sądowymi przy malwersacji pieniędzy środków SSW nr 2 jest bardzo
opieszały, tak może powiem. Bardzo niejasny z tego, co wiem, i mam tą satysfakcję jako radny, że w wyniku tych wystąpień, które pytały o sposób realizacji tego zadania, choć pewnie tego nie potwierdzi zarząd, ale ja osobiście uważam, że te interpretacje przyniosły skutek taki, iż ostatnia informacja mówi, że jest szansa, że zarząd przygotowuje pozew przeciwko osobom skazanym w tym przypadku, o którym wspomniałem. I drugą taką kwestią, która dla mnie osobiście jest bardzo trudną, ponieważ wkracza poza, dla mnie osobiście, poza przyjęte zasady i to, czego mimo wszystko w tym swoim 20-letnim dorobku doświadczyłem. A więc lekceważenie nas jako radnych. Osobiście my moglibyśmy wskazać wiele przykładów, ale szczególnie z tych najistotniejszych, z takich najważniejszych, najbardziej wyraźnych, to na przykład zintegrowane inwestycje terytorialne, brak konsultacji z radą. Pewnie, że można powiedzieć, że teraz odbyły się konsultacje, ale nie z inicjatywy zarządu, tylko z inicjatywy Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego i w końcu ci, kto chcieli, mogli wypowiedzieć się w tej kwestii. Nam chodzi o to, że artykuł, paragraf 11, może ogólnie, ale 12 ust. 4 mówi wyraźnie, że rada, do wyłącznej właściwości rady jest stanowienie kierunków pracy zarządu. Przypominam to, proszę nas przeczytać, mam nadzieję, że mam aktualny status i nic w tej kwestii się nie zmieniło. Tymczasem w wielu przykładach, w wielu przypadkach, kiedy dochodziło, no chociażby, do decydowania o tym, jakie inwestycje drogowe powinny być wykonane, nie spytano nas jako radnych, tych, którzy później przed swoimi wyborcami musimy się rozliczyć. Tylko sam autorytatywnie zarząd w kuluarach politycznych podejmował decyzje. I to było w wielu, wielu sprawach. Były takie sposoby rozwiązania, a na sam koniec przypominam stara sprawa porozumienia, która będziemy o niej wspominać ciągle, tylko dlatego, że dotyczyła bardzo potężnych pieniędzy, a więc kwoty około 6,5 miliona, które od 2016 w sposób systematyczny będziemy co roku spłacać, które zabrało nam możliwość podejścia do spraw dróg i wieloletniego planu rozbudowy w sposób systematyczny. Więc to też odbyło się na podstawie uchwały intencyjnej, a później dwa dni przed sesją dowiedzieliśmy się, że powiat podpisuje umowę na 6,5 miliona. Uważamy, że jest to naruszanie zasad statutu, jest to niestety, panie przewodniczący, ale sposób działania tej rady przez 4 lata. Radny Echaus, bardzo proszę. Panie przewodniczący, jak już powiedziałem, do tych słupków jeszcze, do tych rachunków dorzucę jeszcze jeden, ale najpierw chcę powiedzieć o tym, jaka jest współpraca między tutaj panem starostą, zarządem, a burmistrzami, wójtami. No, to jest tutaj kuriozalna sytuacja, jak na ostatniej, czy jednej z kolejnych ostatnich sesji była pani wójt Kołbaskowa, rozmawialiśmy o drogach, były zaprzeczenia. Nie ma tych spotkań, które by prowadziły do jakiegoś właśnie tutaj wypracowania chociażby wspólnego stanowiska w sprawie modernizacji dróg powiatowych. Ta współpraca jest jednokierunkowa, ale nie będę mówił, z kim najlepiej się współpracuje. Natomiast tutaj wracając na to podwórko, uważam, że z samorządem gminy Police, z burmistrzem Polic absolutnie ta współpraca panu staroście w ogóle nie wychodzi. Jak chociażby nawet działania chyba przeciwko burmistrzowi spowodowały, mogą skutkować tym, że będziemy płacili 3 miliony z tytułu no zgody, jako wydał starosta Policki na składowanie odpadów, nie na składowisku odpadów, można powiedzieć, powiatowych, służącym powiatowemu, czyli w Leśnie Górnym powiatowi, tylko wydał na składowanie odpadów na ulicy Kamiennej, co skutkuje, że w tej chwili firma jest w upadłości lub jakiekolwiek są różnego rodzaju przekształcenia, które spowodują, doprowadzą do tego, że trzeba będzie te odpady usunąć, będzie to kwota tam 4, tu 3, to 7 milionów. Myślę, że to jest rachunek, panie starosty, zaraz pan przekroczy wielkość naszego budżetu, który myślę, że kolejne samorządy będą obciążone właśnie pańskimi działaniami i współpracą z samorządowcami z poszczególnych gmin. To jest taki uzysk dla pana, czyli kolejne 3 miliony, które trzeba będzie zapłacić z tytułu pana decyzji. Dziękuję. Radny Arciszewski. Zupełnie inaczej to wyglądało w poprzedniej kadencji. Tutaj po prostu trudno dochodzić, co zaważyło, czy personalne jakieś pobudki, czy inne, ale to jest moim zdaniem jedna z najpoważniejszych wad tego zarządu. Nie potrafi się porozumiewać i z radnymi, i z innymi samorządami. Ale chciałem państwu powiedzieć, że do pana przewodniczącego rady, między innymi do wiadomości, wpłynęło pismo prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zawierające uwagi pokontrolne z kompleksowej kontroli.
Panie Przewodniczący, Pan też otrzymał to pismo. Dlaczego Pan radę tego pisma nie przekazał? Jeszcze się nie skończyła sesja i na tej sesji miałem zamiar powiedzieć, że takie pismo przyszło i kto jest zainteresowany, oczywiście je otrzymał. Ale tu są niezmiernie istotne informacje dotyczące m.in. funkcjonowania zarządu w 2013 roku. Panie Przewodniczący, przecież to mówimy o absolutorium. My dzięki Bogu posiadamy to pismo. Ja Państwu zacytuję, bo Państwo znacie, nie znacie tego, nie wiem. Może na klubie Wam odczytamy. Regionalny prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 6 czerwca pisze do Pana Starosty. Pomimo, iż w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 22 czerwca 2010 roku, tu numer, zobowiązał się Pan do wykonania wniosków pokontrolnych poprzez podjęcie działań zmierzających do usunięcia wskazanych nieprawidłowości i zapobieżenia ich wystąpieniu w przyszłości, w okresie objętym kontrolą, ponownie stwierdzono przypadki niewykonania obowiązku przeprowadzenia audytu w latach 2010-2012 oraz braku aktualizacji dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady w nawiasie polityki rachunkowości. I tu jest lista konkretnych zarzutów, ja nie będę cytował za dużo czasu. Więc szkoda, że Pan tego nie zrobił wcześniej, szkoda, że Komisja Rewizyjna nie dostała tego pisma przed opiniowaniem, szkoda, że myśmy się nie mogli bardziej przygotować do tego, mając takie uwagi. Natomiast podsumowując to wszystko, Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, na ręce Pana Przewodniczącego złożę nasze stanowisko podpisane przez nas wszystkich, zawierające wszystkie te wypowiedzi koleżanki i kolegów radnych i stwierdzę, że będziemy głosowali przeciwko udzieleniu absolutorium temu zarządowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo.